Dzień dobry. Dzisiaj materiał o butli z azotem, a właściwie przyłączu do niej o pompowaniu azotem. Choć o nim już materiały były, widzicie je w prawym górnym rogu, ale po co ja w ogóle z tym idę do lasu? A zresztą oglądajcie, na samym końcu się wyjaśni. A więc, widzieliście na moim ramieniu właśnie to, czyli butle, reduktor, jakieś tam kable, które finalnie po skompletowaniu i zmontowaniu pozwalają na pompowanie, no przede wszystkim amortyzacji, aczkolwiek nie tylko jej. I na maila dużo osób z Was pytało mnie, w jaki sposób sobie to skompletować, więc dzisiaj do tego tematu podejdziemy, mimo iż na moim kanale już materiał na temat takiego kompletnego zestawu jest, to wszystko macie w opisie na dole podlinkowane. Ale dzisiaj podejdziemy do tego w taki sposób, żeby każdy z Was był w stanie to skompletować. Przynajmniej taką mam nadzieję. Bo jest o tym mało informacji w internecie. Ja swoją wiedzę na ten temat kompletowałem metodą prób i błędów. Widzicie, że tutaj nazbierałem dość sporo szpeju, którego nie potrzebuję, bo mi jest tylko jedno potrzebne, o ile w ogóle, na własne przecież potrzeby. To jak ktoś by chciał, albo potrzebował, albo dalej po tym nawet materiale wymagał jakiejś pomocy, to piszcie na maila, również macie w opisie. Prosto zaczynając, oczywiście jest to azot techniczny. Dlaczego amortyzator pompujemy azotem, a nie zwykłą mieszaniną, w której pływamy, czyli tlen, azot i trochę innych gazów? Również materiał w opisie, w prawym górnym rogu macie do niego też odniesienie. Więc jak już wiemy, potrzebujemy z tym azotem butli. Butlę ja zakupiłem wysyłkowo. Mógłbym jechać gdzieś na miejscu, kupić sobie ją, ale była po prostu droższa. Więc wysyłkowo wyszło mnie to tyle i butla przyszła do mnie ładnie w kartonie, mega grubym zapakowana, bez problemu kurierem. Też chodziło mi o to, żeby butla była napompowana wyjściowo do 200 barów. Teraz już trochę jej poużywałem i w ogóle i zostało w niej 150 barów, ale wyjściowo było w niej 200. Tyle, które możecie również kupić o tej samej wielkości, mogą też być butlami nabitymi fabrycznie na 150, a nie na 200. Też warto zwrócić uwagę, jeśli sobie kupujecie. No ja tu miałem wyjściowo 200 w tej cenie. Reduktor. No i reduktory są różne. Reduktory przede wszystkim chodzi o to, żeby był dedykowany do azotu. Dlaczego tak, a nie inaczej? Coś tam jest związane z utlenianiem się pewnie metali, jakieś takie rzeczy. Ale te do azotu mają to do siebie, że na wyjściu będą mieć, tak jak tutaj ja mam, do 60 barów. No, na czerwono zaznaczone jest do 40, aczkolwiek my głównie operujemy tutaj maksymalnie do tych około 36 barów. Raczej więcej nie będziemy użytkować, choć mając taki zestaw, przyznacie sami, że kuszące byłoby spróbować na przykład napompować oponę rowerową i sprawdzić, przy jakim ciśnieniu fabrycznie nowa opona wybucha. Ale dobra, nie odlatujmy, lecimy dalej. Mamy reduktor, który kupujemy i takie tanie reduktory, powiedzmy w okolicach do 200 zł, mają swoje drobne mankamenty. Jak zobaczycie, przekręcając powoli, powoli ta wskazówka się podnosi, ale ona czasami, zależy jak ten mechanizm tam się zawiesi, czy jakkolwiek to nazwać, czasem lubi skoczyć sobie o dwie kreseczki i nie jest to mega precyzyjne. Miałem możliwość pracowania z takim reduktorem droższym w przedziale 400 do 500 zł. Tamten mechanizm był perełka. Można było o dziesiąte części milimetra tą gałką wyregulować, czyli mega precyzyjnie dostosować ciśnienie. Takie tańsze rozwiązania i tak myślę, że nie ma im wiele do zarzucenia, ale na pewno będą trochę mniej precyzyjne. Więc reduktor, jaki sobie wybierzecie, no pewnie nie we wszystkich wypadkach, ale domyślam się, że im więcej zapłacicie, tym będzie bardziej precyzyjny. No i pamiętajcie, że musi być do azotu. Na wyjściu z reduktora będzie gwint 1/4. I ten cały mechanizm postaram się odtworzyć już na stole. Z 1/4 możecie wychodzić dalej. Albo kupujecie sobie takie wyjście, czyli żeńska 1/4, no i wyjście na to, co potrzebujecie, czyli do jakiegoś węża.
Węże, jak sobie popatrzycie, kombinowałem z różnymi opcjami, mogło być tak. Końcówki jakieś zaginane w mniejszym stopniu. Wersje oczywiście bardzo króciutkie, no i bardzo długie. Po prostu zależy, jakiego węża potrzebujecie. I to bez większego problemu można sobie pod swoje potrzeby zamówić. Są aukcje na popularnym polskim serwisie aukcyjnym, gdzie wchodzicie sobie, wybieracie jaką chcecie długość, jakie zakończenia, z jakim gwintem i po prostu za kilkadziesiąt złotych takiego węża odpornego na duże ciśnienia, bo tutaj mamy przykładowo do 215 bar, tutaj mamy do 157 bar, czyli wszystkie te ciśnienia, które będziemy chcieli osiągnąć, spokojnie te węże wytrzymują. No i dlatego mówię, że no, poza długością wybieramy też z aukcji, jaką chcemy końcówkę. Jak sobie wybierzemy M18, M22, czy jaki tam gwint wybierzecie, taką też chcemy tą przejściówkę, którą wkręcimy bezpośrednio do reduktora, więc determinując od tego, jaki wąż wybierzecie z jaką końcówką, takie musi być też to przejście z reduktora. 1/4 na przykładowo M18. No i mamy już to załatwione, że reduktor mamy, przejściówka na nasz wąż pasująca z 1/4 na powiedzmy M18. I idziemy dalej, mamy drugie zakończenie węża. Jest tu jeszcze jeden mały haczyk, który od razu Wam pokażę, bo możemy to zrobić w ten sposób, że weźmiemy sobie, a niech będzie to tak rozwiązane. Zamiast tego elementu zrobimy z dwóch elementów właściwie coś, co no, działa na identycznej zasadzie. To jest zwykła, to się nazywa mówka i to jest mówka 1/4. Więc gwint identyczny do tego, który mamy tutaj, więc tak samo wkręciłbym go na reduktor. I z drugiej strony mamy redukcję z 1/4 na dowolne coś, co chcecie. Czyli może być znów to na M18 czy coś tam. Dlaczego można robić to w tej wersji? W sensie nie ma to sensu, bo tu jest dodatkowe uszczelnienie, dodatkowe miejsce łączenia, które może znowu przepuszczać ciśnienie i będzie bardziej problematyczne, ale kupienie samego tego elementu może się okazać, że będzie kosztował z 20 zł, a mówkę plus taką redukcję kupicie razem za dychę. Jest to trochę dziwne, żeby robić to tymi dwoma elementami zamiast jednego tego, ale czasami, wiecie, będziecie chcieli na przykład z 1/4 na, nie wiem, 3/8 albo coś takiego i się okaże, że ciężko jest dostać coś takiego, a łatwiej będzie kupić mówkę 1/4 i taką redukcję 1/4 do 3/8. Przykładowo. Ja się spotkałem z takim problemem, więc Wam tłumaczę. Można to zrobić ze względu na koszta, można ze względu na dostępność. To mamy załatwione. Przechodzimy na drugą stronę. Ja sobie powiedzmy, że wezmę to. Będzie mi to łatwiej zobrazować. I znowu z drugiej strony to samo, co mamy w wężu. Chyba, że sobie dwie różne końcówki kazaliście zakuć. No, jak tam wolicie. I mamy jakieś tam wejście, powiedzmy to M18 do 1/4 znów. Przykładowo. I co możemy zrobić dalej? Dalej najprościej na świecie byłoby dać jakiś zawór, którym będziemy otwierać, zamykać, czyli znów zwykły zawór kulowy 1/4 ciach. No i jesteśmy już bardzo blisko ujścia. Dalej są dwie opcje. Jeśli chodzi o pompowanie igłą, bo w tym materiale na nim się skupimy, a kolejne materiały, myślę, że z tej serii o butli będą ze 3, bo tam troszkę jest do obgadania jeszcze. Teraz się skupiamy tylko na igle. Bo to ona najczęściej, jeśli chodzi o azot, będzie użytkowana. Wszystko, co jesteście w stanie napompować zwykłą końcówką, czy po prostu na wentyl samochodowy, możecie ciachnąć z pompki. Też fajnie byłoby azotem, ale tak jak mówię, w kolejnych materiałach. Więc mamy klasyczną igłę z Foxa. Coś, co już na moich materiałach było dziesiątki razy. Klasyczny moduł igły o kodzie, jak widać, który ma wejście 1/8 cala. To jest taki mały gwincik, jak tutaj. I z tej 1/8 przejść sobie na 1/4. I 1/4 wyląduje nam tutaj. I po wkręceniu tego do igły już bylibyśmy podłączeni i można pompować. W tym miejscu mógłby się oczywiście skończyć ten materiał. I jeśli ktoś chciałby bardzo prosty setup do pompowania azotem tylko poprzez igłę,
to jest koniec. Wystarczy. Więcej nie trzeba. To wszystko, co wytłumaczyłem, zawór kulowy. Najlepiej byłoby się jeszcze upewnić, że te wszystkie elementy po drodze wytrzymają te około 35 barów, nie? Bo do niego będzie się Wam zdarzało pompować. Ale w ten sposób możemy zakończyć. Co ja jeszcze mogę Wam zaproponować? Są tu pewne elementy na moim setupie, które z jakiegoś powodu się tu znalazły. Po pierwsze jest inny zawór kulowy, też 1/4, ale po prostu ma większą wajchę i podkolor. Bardziej mi pasuje, no cóż. Jest ten taki element z rurką chromoniklową Fi10. Po co mi to? Dlatego, że tak jak na moich poprzednich materiałach o pompie, ja za ten element po prostu chwytam sobie w imadło. Idealnie mi to pasuje, przykładam sobie, w szczęki mi to ściskają w ten sposób i całą resztę mam swobodnie, mocno ustabilizowaną i się nie muszę przejmować. Możecie poszukać sobie zaworu kulowego z płaskimi ściankami i chwytać za niego. Nie ma problemu, jakie chcecie rozwiązanie, możecie sobie nawet za ten taki lekko przyokrąglony, ale tutaj na napisy on ma spłaszczenia, chwytać za zwykły zawór kulowy. Jeśli nie będziecie zgniatać na siłę, też to bez problemu wytrzyma. Ja to po prostu dodałem dla własnej wygody. Są to skręcane złączki 1/4 do Fi10. I tyle. No po prostu jak sobie wpiszecie w necie, to taką złączkę skręcaną prostą da się pewnie gdzieś za okolice dyszki kupić. Dwie takie plus rurka chromoniklowa Fi10 za metr, pewnie z 20 zł, to za pół metrówkę dyszkę dacie i będziecie mieć. Możecie wtedy dociąć na szerokość swojego imadła, czy tam 100, 125, 150, nie? I wtedy idealnie na szerokość waszego imadła wam to siądzie. Także jest to jakaś tam wariacja. U mnie ciekawsze jest to, co dzieje się za zaworem, czyli tutaj. Ale to mam już zdublowane, więc pokażę wam znów na stole. Szukałem jakiegoś rozwiązania, żeby te różne elementy z igłą, bo jak widzicie, klasyczny moduł Foxa występuje u mnie. Mam tu jeszcze coś innego, o czym zaraz opowiem. A kiedyś chcielibyśmy tutaj dołożyć wężyk i pompować zwykłe zawory po prostu Shreddera. No, choćby takim ustrojstwem, które nie do końca działa, ale żeby się dowiedzieć, dlaczego, musicie subskrybować i oglądać dalej. Fajnie byłoby mieć szybko złączkę, bo tych różnych rzeczy, które chcielibyśmy pod butlę podpiąć, może być więcej niż tylko igła. Więc ja tutaj za tymi wszystkimi rozwiązaniami, czyli zawór i nie tylko igła wpięta, mam jeszcze szybko złączkę, ale nie jest to szybko złączka pneumatyczna, taką jak moglibyście kupić RQS na przykład. Mimo iż ona maksymalnie tam ma wytrzymałość do tych 35 barów, więc jesteśmy, jak słyszycie, na granicy tego, co chcielibyśmy osiągnąć, jednak ona nie budzi mojego zaufania. Z tego powodu, że jak sobie popatrzycie, to tam w środku tylko dwie blaszki trzymają ten bolec, który tutaj całą resztę by nam tu stabilizował. Powiem wam tak, wolałbym się, jeśli chodzi o pracowanie z wysokimi ciśnieniami, nie poruszać na granicy wytrzymałości, a skoro ten sprzęt ma wytrzymałość do 35 barów, wprawdzie w rzeczywistości tam jest 1 do 4 stosunek wytrzymałości, więc ta końcówka w rzeczywistości wytrzyma pewnie ze 140 barów, ale no wolę nie ryzykować. Próbowałem czymś takim to spiąć. Ja odpuszczam, to nie dla mnie, jeśli chcecie, to się bawcie. I szukałem jakiejś alternatywy, która wytrzyma nominalnie dużo większe ciśnienia i będzie tym połączeniem bardziej stabilnym, przynajmniej w moim odczuciu. Znalazłem sobie taką końcówkę marki Faster. Jest to końcówka hydrauliczna, no bo w hydraulice są dużo większe ciśnienia aplikowane. I ta końcówka, która mnie kosztowała okolice 90 zł za samo przyłącze żeńskie, końcówka męska to jeszcze kolejne 40 zł, czyli taki zestaw to już jest, wiecie, 130 gdzieś. Ona ma wytrzymać do ponad 400 barów, czyli jesteśmy totalnie ponad tym, czego potrzebujemy. Fajnie, mi się to podoba. Zresztą czuć, że to jest rozwiązanie tak sztywne i po prostu w warunkach tu garażowych niezniszczalne wręcz, że wszystko fajnie, ale okazało się oczywiście, że nie do końca znam się na gwintach i 1/4
jednej czwartej nie jest równa. I mimo iż to jest jedna czwarta, to jak widzicie, ta jedna czwarta, która w zawór królowy jedna czwarta wchodzi bez najmniejszego problemu, tutaj nie wchodzi. To są różne gwinty jedna czwarta. I teraz już się doedukowałem i tak rozumiem, że to są różne gwinty jedna czwarta, ale zanim zdążyłem się zorientować dokładnie w temacie, to szukałem jeszcze w międzyczasie lepiej. Więc to drogie rozwiązanie odstawiamy na bok i jego jednak nie użyję, mimo iż pewnie sprawdziłoby się tu. Zacząłem szukać dalej końcówek hydraulicznych, ale z klasycznym 1 czwarta. I jak zobaczycie sobie po wkręceniu tej redukcji, jest to po prostu 1 czwarta. I ta 1 czwarta no jest po prostu łatwiejsza dla mnie do znalezienia, jeśli chodzi o końcówki i tak dalej, ale fajne jest to, że jest po prostu tania. Opisana tutaj na główce jako AF1004, a kosztująca w rzeczywistości razem z przyłączem męskim parę dziesiąt złotych, a nie ponad stówę, no to jest rozwiązanie, które jest dużo łatwiejsze do ogarnięcia. Ta końcówka męska, można ich sobie kupić kilkadziesiąt za ten zestaw. Więc jest to rozwiązanie dużo bardziej rozsądne cenowo. A z tego, co szukałem po kartach producenta, to jest rozwiązanie, które i tak wytrzymuje ponad 100 atmosfer. Więc również jest ponad to, czego potrzebujemy i też jest fajnie sztywne. Tutaj w środku jest 6 kulek, które trzyma, w przeciwieństwie do tego, gdzie tu są tylko dwie blaszki po przeciwnych stronach. No tak jak mówię, do hydrauliki są potrzebne rozwiązania dużo toporniejsze i to, że to jest końcówka hydrauliczna, nie przeszkadza temu, że spokojnie jest szczelna i leci przez to sobie gaz, w naszym przypadku azot. To sprawdziłem, pompowałem, tym działa, jest ok. Więc to dajmy tutaj, żeby to było mniej więcej w tej kolejności. Ja z swojego zaworu nyplem, bo tak się to nazywa, nyplem 1 czwarta, mogę sobie wyjść na moją szybką złączkę. I dzięki temu, teraz mając szybką złączkę, mogę sobie tutaj wpinać igłę, ale jak jej nie użytkuję, to mogę sobie dokupić tych męskich połączeń i dostosować tutaj, co tylko mi się chce. I co ja bym chciał jeszcze tu dostosowywać? No na przykład, możemy chcieć przystosować tutaj z AliExpress tę igłę, którą być może ktoś z Was już widział, może nie. Kupiłem ją, żeby sprawdzić, czy to działa. To jest taka igła z zwykłym trójnikiem, gwint M10 o skoku 1 oraz w zestawie jest od razu manometr. I wychodzi to naprawdę fajnie tanio, to jest na igły medyczne. I jest to rozwiązanie, powiem Wam, całkiem spoko w stosunku do ceny, no bo jak widzieliście, cena tego jest dużo wyższa. Więc już jest całkiem git. Więc trzeba sobie kupić znów tylko przejścióweczkę z M10 na 1 czwartą, ładujemy do tej końcówki i już mamy kolejną inną igłę do pompowania. Możemy sobie kupić z 1 czwartej na znowu jakiś inny gwint i będziemy mieć końcówkę do pompowania shreddera. No i muszę jeszcze wymyślić, jak się połączyć z zwykłym wężykiem od pompki wysokociśnieniowej, takiej jak od Beto, bo z szerokich kalkulacji wyszło, że ona będzie najtańsza, żeby połączyć się z tym wężykiem i nim móc pompować właściwie już wszystko, co jest na wentyl samochodowy. I w tym miejscu to jest zasadnicza część tego, co chciałem Wam wytłumaczyć. Czyli już teraz, jak widzicie, skompletowany mam cały zestaw do pompowania. Jego zostawiamy, a ja Wam opowiem jeszcze tylko o paru rzeczach, które się tu pojawiły, a nie zdążyłem o nich wspomnieć. Do tego zestawu dodam tylko, że żeby napompować nim Foxa, trzeba sobie dorobić takiego imbusika czwórkę, przez którego tę igłę wbijemy i wtedy, gdy jest wbita, dokręcimy ten zawór, żeby był szczelny. Ale o tym mówię w tanim sposobie na pompowanie, to jest na pewno Wam znane. Co do tego modułu, tutaj sam moduł to jest połowa kosztów. Trzeba jeszcze doliczyć sobie te
końcówkę, która jest odpowiednikiem tego imbusa czwórki, bo to jest osobny element oznaczony kodem, jak widać, i to też jest drogie, bo wyjściowo tutaj na końcu tego modułu o takim też kodzie, jak sobie go zakupicie, mimo dużych pieniędzy, będzie taka zwykła czerwona końcówka, przez którą po prostu wychodzi igła, a żeby mieć taką końcówkę, którą dokręcicie, tę śrubkę gniotącą gumkę, no to musicie ją dokupić osobno. I co ciekawe, w zestawie nie ma śrubki, którą moglibyście obracać. To jest po prostu śrubka, którą sobie tu dokręciłem i dzięki niej mogę dokręcać, bo wyjściowo to jest sam ten malutki element. No jest to zakręcone. Mi chwilę ogarnięcie tego zajęło, ale dzięki temu, że ja to ogarnąłem i nagrałem dla was film, macie materiał, dzięki któremu wy już to jesteście w stanie pojąć. Mam manometr. Generalnie chodzi mi o to, że tu jest manometr, kupiłem sobie za 30 ileś złotych, manometr, który jest w jednostkach do 40 barów, ale dodatkowo ma PSI, bo jak zobaczycie, na tym reduktorze mamy tylko bary. Więc żeby nie trzeba było się głowić, kalkulować, to od razu na PSI, to jest do podmiany, ja sobie to przekręcę. Tu są inne szybkozłączki, których nie da się kupić tak o po prostu, dlatego one po prostu wypadają do tego kosza. One były w poprzednich materiałach użytkowane, ale tutaj starałem się zrobić coś, co każdy z was jest w stanie zreprodukować. Mając ten kompletny zestaw, a więc też instrukcję dla was, jak taki zestaw samodzielnie sobie złożyć, ja kończę i bardzo dziękuję patronom, którzy poniekąd sfinansowali mi te wszystkie, w cudzysłowie, badania, poszukiwania i kombinowanie nad tymi różnymi końcówkami i moją edukacją o hydraulice i pneumatyce. Raz jeszcze podziękowania dla nich, ale też dla was wszystkich, którzy łapkujecie, po prostu subskrybujecie i oglądacie. Bardzo wam dziękuję i jak widzicie, powoli to wszystko zmierza w dobrym kierunku, więc widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. No to dziękuję sąsiedzie za super akcję. Do widzenia. No, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. A po co mi był ten azot tutaj w lesie? Otóż, moi drodzy, ze studni, tam gdzieś hen w górę, z takiego przelewu do właściwych studni przestała iść woda. No wiecie, sitko jakieś jest, ale i tak przez lata zamuliło. I weź tu teraz, ciągnij kompresor, nie wiem, agregat, pompę jakoś, żeby to przepompować. A tak, na ramię butla, z sąsiadem żeśmy dmuchli, wprawdzie deszcz nas zastał, ale pół godziny i po robocie. Także podsumowując, tak jak w ostatnim materiale, o łapie do damperów, testerze, który był trochę naciągany z tym wyciskaczem do soków, tak tutaj absolutnie nie naciąganie butla z azotem mi się przydaje na co dzień.